Yo, hej, cześć, siemanko, widzowie. W tym odcinku powiem wam o bardzo dużym wycieku sezonu drugiego, trzeciego rozdziału w Fortnite, który miał miejsce niedawno. Powiem wam o wszystkich nowych broniach, które wejdą właśnie w tym sezonie, no i o kilku broniach, które powracają, nowych itemach i jeszcze więcej. Także nowe osoby zachęcam do subskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili nowych odcinków na tym kanale, no i że oczywiście kontentu z drugiego sezonu, kiedy on już wejdzie do gierki, a już bez przedłużania zapraszam was do odcinka. Także zacznijmy sobie od rzeczy, które powracają do Fortnite'a. No i pierwszą broń, która powraca, jest to termiczny karabin maszynowy. Został on zbuffowany i jego statystyki są następujące: 39 obrażeń w ciało i w struktury, 78 obrażeń w głowę. Wielkość magazynka równa 15, czas przeładowania to 2 sekundy, no i częstotliwość strzału 1,8. Następnie drugą bronią jest lekki karabin maszynowy, czyli LKM w skrócie, które również zostało wzmocnione, ale jednocześnie trochę osłabione. Jest o wiele celniejsze, czas przeładowania również zamiast 5 sekund wynosi 3 sekundy, natomiast wielkość magazynku zamiast 100 wynosi teraz 60. I właśnie te bronie prawdopodobnie, jak nie nawet na 100%, będą w drugim sezonie trzeciego rozdziału w Fortnite. No i teraz z nowych przedmiotów, które wejdą w sezonie drugim, są to modyfikacje do samochodów, takie jak turret, czyli wieżyczka, którą będziemy mogli sobie postawić na samochodzie, prawdopodobnie na tych samochodach, które teraz widzimy na ekranie. No i wejdzie jeszcze zbroja jako tutaj modyfikator samochodów, przez co będziemy mogli mieć po prostu więcej HP na tym samochodzie. Wejdzie nowa miejscówka, tak jak Katus Cave, czyli prawdopodobnie ta grota zmieni się w nową miejscówkę, która będzie Katus Cave. Również mają wprowadzić czołgi, ale myślę, że w tym momencie jakby czołgi to nie będzie odpowiednia rzecz do wprowadzenia jakby na starcie sezonu, dlatego pewnie będą to jakby odkładać w czasie. Również Tactical Sprint ma wejść, o którym mówiłem wam z jednym z poprzednich odcinków. Mechanika wspinania się, również wam o niej mówiłem w jednym z moich poprzednich odcinków. Double Deagle, czyli to nowa broń, którą będą po prostu podwójne digle. Nowy item leczniczy, który będzie miał nazwę Squad Boost Healer. Będzie healował on 75 HP dla całego składu oraz będzie się odnawiał co 3 minuty. Będzie on nieskończony. Tak samo jak kolejny nowy leczący przedmiot, który będzie legendarny. Jego nazwa to Shield Aura. Będzie on healował 50 shielda dla ciebie i dla całego składu oraz będzie się odnawiał, również będzie nieskończony. Epic Games również ma zamiar wprowadzić nowe skrzynki, które będą nazywały się Jetpacks Chest. No i to na razie na tyle. Także ja już dziękuję za oglądanie tego odcinka. My się widzimy w kolejnym. Trzymajcie się i cześć. A jeszcze jedna ważna wiadomość. Jak na razie nie znamy żadnego wyglądu ani jednej z tych rzeczy. No i co, po prostu czekamy na sezon drugi.